Ostatnio pękło 4000 filmów na YouTubie i po 5, 10 czy 15, 20 latach będzie można sobie wejść na YouTube i zobaczyć swoje mecze. Uważam, że to jest coś fantastycznego. Przechodzimy do czempionów. Czterokrotny triumfator, witam. Roman Lisak, herzlich willkommen. Vierfache Rosenhof. Cup Champion. Und einfacher Rosenhof Champion, Rafael Jorge Herrera Gomez. Jak po ostatnim sukcesie? Roman ostatnim razem pokonał w półfinale 19-krotnego triumfatora Michała Bodzianego. Du hast letztes Mal im Halbfinale den 19-maligen Champions geschlagen. Jak dzisiaj się opatrujesz? No dzisiaj postaram się najlepiej zagrać. Du versuchst heute das sein Beste zu geben. Okay. Jorge, du warst lange nicht da. Du hast einen Titel. Was denkst du? Das ist auch der Champion? Wie steckst du? Da sehe ich auch Fabian Milkowski, der spielt auch ein bisschen Tennis. Ja, klar. Ich glaube, es wird ein schöner Tag heute. Viel Spaß mit Tennis und viele Schläger zurück und hin, ein bisschen das Beste zu schlagen. No i o to chodzi. Pytałem, jak dzisiaj w turnieju jest, ma tutaj innego czempiona, ma też Fabiana Milkowskiego, który całkiem nieźle przebija. On mówi, uważa, że będzie tenisowa niedziela, przebija, że będzie frajda i na pewno dużo kijów będzie latało po naszych kach. A im górę z turnieju wyszłaś. Rzucie do turnieju. I witam oczywiście stałych wywalców, ludzi, którzy grają po 30, po 40 razy. Szenga Studaves, Fabian Milkowski, Sławek Chorodecki też na pewno z 40 razy. Franz, też na pewno masz tam 45, pękła chyba. Also, ein schönes Turnier wünsche euch. Życzę wam udanego turnieju. Dwie najważniejsze rzeczy. Tradycja YouTube i Facebook. Der beliebteste Film, Videofilm von letzten Turnier. Najpopularniejszy film z ostatniego turnieju. Das war ein Final Match von Hauptturnier. To był finał turnieju głównego. Roman Lisak kontra Sławek Chorodecki. Super! Proszę bardzo. Coś niesamowite. Haben viele Menschen das Finale angesehen. Dużo ludzi ten finał oglądało. Na pierwszym Roman Lisak. Tu zawsze będziecie mieć pamiątkę, że pisze, z który turniej, jaki mecz i z kim. To myślę, że będzie fajna pamiątka. Roman Lisak. I Roman Lisak. Pokażcie. Uśmiechnijcie się. Łukasz się zbliży. Gratuluję! Der populärste Film auf YouTube. I aktiver Spieler, czyli derjenige, der hat sich zuerst gemeldet zu diesem Turnier. Hat sich zuerst gemeldet, aber er ist noch nicht da. Pierwszy się zameldował, ale jeszcze go nie ma. Gabryś, Gabryś, dzwoniłeś, wpisałem cię na listę, wpisałem cię tutaj. Nie ma cię, chłopie. Ale pozdrawiam serdecznie. Gramy systemem wszystko, od początku do końca. Do dwóch setów wygranych, od stanu 2-2. Sławek, z przewagami czy bez? Bez. Bez przewag, od razu decided. Ok. Wir spielen von Anfang an, von ersten Match bis letztes Match, bis zwei Gewinnsätze. Die Sätze starten von 2 beide, ohne Vorteil. Das heißt, bei Einstand entscheidenden Punkt. Fali A. Roman Lisak, wo wird Chance? Czerwony. Ja, genau. Fabian Milkowski, Görlitz. Łukasz Brodziak, Pieńsk. Stancie fajnie, könnt ihr hier stellen. Nimm die Bitte kurz ab, weil wir können dich nicht erkennen. Smiling, please. Okay. Życzę udanego leczu. Ein leczu, do udanego turnieju. Main Quali B. Jorge Rafael Herrera Gomez. Sławek Chorodecki, Zgorzelec. Nein, ist auch main. Andrzej Szczepański, Pieńsk. Rozstawienia są oczywiście według listy sezonowej. I według stolika. Fabian według stolika. Zbliżcie się. Komu są mea? Kennt ihr ein bisschen lachen? Lächeln. Okay. Ein gutes Turnier wünsche euch. Wünsche ich euch auch. Grand Quali. Jarek Głębocki. Gabriel Zaremski.
Piotr Wilski, Franz Mekowski. Przypomnę tylko, że z dwóch grup Mink Farm ostatnie miejsca odpadają do Grana, a z Grana tylko jeden awansuje do Main. Von den zwei Main Qualifying Groups, die letzten Plätzen spielen dann bei der Gran und von Gran nur eine spielt weiter, also spielt bei der Main nur der Sieger. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Czyli przypominam, do dwóch granych setów po dwa, dwa, bla, 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 bla. Der erste Spiel auf deutschem Platz, pierwszy na niemieckim, Głębocki, Melkowski, hiszpański. No powinien być Zalewski, ale nie ma, więc Lisak, Brodziak i polski Jorge Szczepański. Okej. Okay. I wiesz, jak to spiela. Okej, okay. Kto gra na hiszpańskim? Wer spielt auf dem spanischen Platz? Hiszpański. Tu, ja. Tu, ja. Niemiecki, deutsche Platz. Nie. Polski? 135. Powiem tylko jedną rzecz, że w grudniu mamy wyjątkowo trzy turnieje co dwa tygodnie, a ten taki najbardziej interesujący to będzie 30 grudnia, ponieważ to będzie pierwszy raz w dziesięcioletniej historii turnieju, że turniej odbędzie się w sobotę. Także przypominam, grudzień trzy turnieje, a ten ostatni turniej w grudniu to będzie 30 grudnia w sobotę. Przed Sylwestrem otworzymy szampana, życzymy sobie wszystkiego dobrego, przede wszystkim, żeby to był nowy, zdrowy rok, nowy, zdrowy tenisowy rok, nowy, zdrowy, rodzinny. Pozdrawiam, zapraszam. Darek Guziołek i Łukasz Marcin Lat. Cześć.